To jest mój alfabet. A ja jestem reżyserem filmowym. Nazywam się Krzysztof Zanussi. Wojciech Killer. nie trudno jest mówić o przyjaciołach, szczególnie jak tak niedawno odeszli. Ja całe życie pracowałem z Wojtkiem Kilarem, więc i współpraca, i przyjaźń przeplotły się tak bardzo mocno. I w końcu do tej pory strasznie mi go braknie, więc mi się bardzo źle o nim. Opowiadam, mam pewną ilość anegdot, które wiążą się z naszym kontaktem, ale właściwie pewnie mógłbym sobie przypomnieć drugie tyle, gdybym sięgnął do jakichś zakamarków pamięci. Poznaliśmy się, znaczy jednostronnie ja go widziałem na estradzie w warszawskich jesieni. Wydaje mi się, że byłem obecny w czasie wykonania krzesanego. No ale byłem potem na przy innych jego licznych wykonaniach i zawsze byłem wśród tej publiczności która go przyjmowała z ogromnym entuzjazmem która urządzała mu owację na stojąco i to nie dlatego że był człowiekiem zaprzyjaźnionym tylko dlatego że naprawdę strasznie lubię jego muzykę i zaczęła się nasza współpraca Yy, przy strukturze kryształu od głupstwa, o którym opowiadam bez końca, ku przestrodze młodych, dlatego, że uległem takiej młodzieńczej głupocie, myśląc, że zreformuję całym, całą relację muzyki i, i filmu i uparłem się, żeby do struktury kryształu kompozytor napisał muzykę, zanim powstanie film. To, że to takie będzie jajko kolumba, wszystko postawię na głowie. Zwróciłem się z tym do yy, pana Góreckiego. Tak poradziła mi pani konsultant muzyczna. No i to spotkanie było szalenie obiecujące. Bardzośmy się miło sobie porozmawiali. On powiedział, że to jest no, bardzo dziwne zadanie, że on sobie na podstawie scenariusza musi wyobrazić, jaki film powstanie. Po czym po jakim czasie mnie zawezwał, że może przedstawić taką taki szkic tej muzyki, I to było wspaniałe zupełnie. Nie mogę odżałować, że to nie zostało zapisane. Tyle, że to był zupełnie nie mój film. On napisał jakąś taką betowenowską frazę z ogromną energią, z ogromną ekspresją, a ja wiedziałem, że robi film eteryczny o ludziach chodzących po skrzypiącym śniegu. No, i zacząłem marudzić, że to wspaniałe, ale nie dla mnie. on powiedział, że Pana, no to jak Pan zrobi film, to ja będę wiedział, co Pan ma za zamiary, ale ze scenariusza ja to przeczytałem, no i rozstaliśmy się. Pozostając w przyjaźni, potem razem żeśmy odbierali doktorat honoris causa na kulu, więc relacja pozostała zawsze bardzo przyjazna. Górecki nie chciał w ogóle pisać muzyki do filmu. Nie wiem, czy to ja go nie odstraszyłem od tego. No a moja pani konsultant muzyczna powiedziała, że to już ostatnia rzecz, która nam zostanie, to Kilar. Bo to człowiek tak. Inteligentny, tak wszechstronny, że jeżeli ktoś pana zrozumie, to jeszcze tylko on może pana pojąć. No i poszedłem do pana Kilara, mówiąc, że proszę o muzykę napisaną na podstawie scenariusza. On powiedział: że To się raczej nie da, ale jak pan bardzo nalega, to mogę napisać, że no najwyżej będzie niedobrze. No i napisał tę muzykę, myśmy ją nagrali i używałem jej potem w czasie zdjęć. Właśnie tu w Puszczy kampinowskiej bardzo często na różnych pasażach dostosowaliśmy, postaraliśmy się dostosować obraz do muzyki, gdzie się pojawiały się akcenty w muzyce, to przechodził jakiś cień, pojawiła się jakaś coś na pierwszym planie. Bardzo to żeśmy pod muzykę dosadzali, różne krzaczki, różne gałązki. Wszystko to było bardzo mozolnie zrobione, po czym w montażu podłożyliśmy to, wyświetliliśmy na ekranie. Okropne po prostu. Bo zrobił się taki film, taka kreskówka dla dzieci, że tutaj cień to tutaj bum, a tutaj, prawda, pięć drzewa to tutaj jakieś, jakieś, jakieś glissando. No, po prostu to było niedorzeczne. Estetycznie było brzydkie nawet. Mimo, że ta muzyka była no, neutralna, taka niewiele tam mówiła. No i poszliśmy z płaczem do Kidara. No, kiedy no ja panu uprzedzałem, to nie będzie dobre, ale mogę panu jeszcze raz napisać muzykę, i on to zrobił, i ta muzyka jest świetna, ale jest mocno inna. Jest taka, jak film tego potrzebował, jest taka bardzo śnieżnie, krystaliczna. No, i od tego czasu ja po korze powiedziałem, panie Wojciechu, to już teraz ja więcej się. Nie odezwę w ogóle, tylko będę przy Panu przynosił moje kolejne filmy i proszę łaskawie pisać, co Panu wraz zastosowna. Po czym prędko przeszliśmy na ty, byliśmy przyjaciółmi do jego śmierci. Nigdy nie mówiłem mu, czego oczekuję. Czasem mówiłem o tym, co mi się wydaje, czego mi w moim filmie brakuje, co nie wyszło, ale nigdy nie pokazując, w którym miejscu on by miał to jakoś uzupełnić. Wskazywałem tak oczywiste miejsca, najczęściej konsultant muzyczny sugerował – gdzie muzyka, gdzie jest wyraźnie miejsce na muzykę, że to Wojtek wiedział to od początku. I co ważniejsze, wiedziała to jego żona Basia, która była sama muzykiem z wykształcenia i była takim jego no, trochę asystentem, trochę tłumaczem. Ona czytała scenariusze, bo on nie znosił czytać, <śmów> mówiąc, że to jest zła literatura i miał rację, oczywiście. Więc Basia, czytając, często mówiła mu: Słuchaj, tu będzie coś do napisania. I tak to się działo. I mieliśmy rzeczywiście no, ten dorobek naszej wspólnej pracy ogromny, bo to, jeżeli ktoś tam policzył, się w 80 moich filmach jest jego muzyka. Z tym, że na początku od razu też i po strukturze kryształu spotkała mnie, napisał życie rodzinne, natomiast w sprawie za ścianą odmówił. Powiedział: tu niech. Niech pan żadnej muzyki nie wkłada, bo pan ma Beethovena i to panu wystarczy. Nie ma co konkurować. Ten film nie potrzebuje muzyki. No i miał rację oczywiście, także to nie była odmowa, tylko to była dobra rada. A potem no w tyluże filmach on tę muzykę pisał. Czasami ja nawet sam stosowałem to, co to Amerykanie, Anglicy nazywają, określają słowem kanibalizm. To znaczy branie muzyki już użytej jeszcze raz, wypomniano mi to już po śmierci Wojtka w jakimś naszym piśmie filmologicznym o zawłaszczenie, mimo że zrobiłem to jeszcze z sugestii samego, samego Killara, który nie był pewien, czy do mojego filmu zdoła napisać muzykę, wobec czego wahając się do obcego ciała <laughs> powiedział, jakby coś nie wyszło, to weź trochę z Gdziekolwiek Jest, a trochę z filmu Kieślowskiego, który w podobnym czasie operował podobnym tematem, podobnie instrumentowanym, więc powiedział to się spasuje, to się da połączyć. I tak się stało. I tak się stało przy wszystkich filmach. Ja przy wszystkich filmach właściwie miałem poczucie, że Wojtek trafił tą muzyką, że to było to, co było temu filmowi potrzebne. Raz chyba, czy dwa, miałem takie poczucie, że i mam tej muzyki trochę za mało przy filmie Według sztuki Wojtyły, brat naszego Boga. <laughs> Musiałem sam sięgnąć do innej muzyki Kilara, bo mi brakowało jakby kontrastującego tematu, a Wojtek jakoś nie bardzo chciał go napisać. Ale to są takie różne drobiazgi, które nam się zdarzyły. Był moment, kiedy używałem w dwóch kolejnych filmach jego koncertu fortepianowego. On mi z kolei dedykował. No, jeden ze swoich najważniejszych utworów, Egzodus, czym się czuję szalenie uhonorowany, ale skoro ja według Egzodusu nakręciłem właściwie dotknięcie ręki, to jest scenariusz, który wyszedł do utworu muzycznego, no i nie do końca oddał mu sprawiedliwość, bo ten utwór właściwie można tylko słuchać w całości, a film w naturalny sposób zmusza do tego, żeby utwór pokawałkować, bo trudno 20 minut. Ciągłej muzyki utrzymać na ekranie. Chyba, że to jest jakiś film bardzo już eksperymentalny. No i tyle powiem o tym, co było naszą współpracą zawodową, bo ona była wiele razy podchodziliśmy, bo parę razy były jakieś propozycje, żebyśmy siedli nad operą, żebym ja dostarczył jakiegoś libretta. Jakieś takie rzeczy chodziły nam po głowie, ale zdawaliśmy sobie obej sprawę, że opera wymaga jakiejś nowej definicji, że konkuruje w tej chwili z czym innym niż konkurowała w XIX wieku, że obok jest musical, który jest taką popularną formą, jakimś, jakimś odpowiednikiem od dawnej operetki i we wechcie we z, tego, z tego niestety nic nie wyszło. Natomiast był taki moment, w ogóle pamiętam, że przy kilku moich projekcjach w Ameryce, na których byli nasi szanowni koledzy, z Scorsese pojawiali się jako ludzie zainteresowani tym, co my w tej Europie robimy. To zresztą zawsze mi bardzo pochlebiało i pytałem ich: po co wy oglądacie te nasze filmy? Przecież wasze filmy oglądają miliony ludzi, a nasze dużo mniej osób. Ale oni mówili mi wtedy: U was w Europie macie więcej wolności stylistycznej, możecie dużo więcej dziwnych rzeczy zaproponować widowni, a w Ameryce nam to każdy producent wybije z głowy. I wtedy właśnie też pamiętam, że Kopola zauważył muzykę Killara, chyba właśnie w życiu rodzinnym, i pytał mnie: Co to za kompozytor, co on pisze, jak to wygląda? I potem jeszcze kilkakrotnie Kopole miałem na swoich projekcjach. I przyszło do tego, że już w wolnej Polsce, to ważny moment, pojawił się, pojawiła się propozycja, żeby Wojtek poleciał do Los Angeles na rozmowy na temat muzyki do Drakuli. No, Wojtek nie chciał, bo powiedział: Ja już swoje zrobiłem, ja już swoją karierę mam, ja nie chcę jechać do Ameryki, wiem jak tam się traktuje artystów, wiem jak będę potrącany na. Korytarzu tych studiów, wszystkich, gdzie producent znaczy dużo więcej niż kompozytor czy reżyser, gdzie tylko gwiazdy jeszcze się trochę więcej liczą, ale reszta współpracowników to są ludzie, którzy mają być po prostu na liście płacy jako wyrobnicy rzemiosła. A myśmy razem z Kucem jakby go próbowali przekonać, że, słuchaj, to już jest jakiś tu obowiązek wręcz patriotyczny. i tak serio traktował takie zobowiązania, że on przecież jako artysta no, często reprezentuje kraj. I tu mówiliśmy, słuchaj, jeżeli mamy szansę, żeby w Hollywood ktoś usłyszał o Polsce, o Polakach, to teraz masz taką szansę, i nie marnuj nam tego, bo nikogo innego poza tobą tam nie wezmą. No i Wojtek bardzo silnie namawiany, po przekonaniu oczywiście basi jego żony, pojechał do, 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 do chyba, właściwie w San Francisco się spotkali i tam odbyła się pierwsza rozmowa. Wojtek zadzwonił wtedy telefon z Ameryki, to nie była taka zwykła sprawa, ale zadzwonił do mnie, mówiąc: Krzysztof, dziękuję ci, miałeś rację. Kopola, kulturalny Europejczyk, ojciec, prawdziwy muzyk, on zna muzykę światową, mamy o czym rozmawiać, nie mam żadnych problemów. No, i to był oczywiście nasz wielki triumf, Byliśmy zachwyceni. Dzwoniłem sam do kłuca, żeby powiedzieć, no, Wojtek jest szczęśliwy. A dzień potem zadzwonił Kopola, mówiąc: yy, Niestety, pan Wojciech ma yy, jakiś poważny problem sercowy, jest w szpitalu. To jest rzecz podobno banalna: jak ktoś ma długotrwałe napięcie i to napięcie puści, to wtedy podobno serce często odmawia posłuszeństwa. Powstała, powstał problem bypassów, że trzeba mu koniecznie. Zrobić te bajpasy. Oni mu proponowali, że zrobią to w Stanach. Wojtek miał ogromne zaufanie do swojej kliniki w Bytomiu. Wiedział, że na tym Śląsku jest uwielbiany i miał takie poczucie, że w takim przełomowym momencie życia chce, żeby jego bliscy byli obok i żeby ci lekarze, którzy, w których on wierzył, zrobili to tak najlepiej jak potrafią. No i bardzo dobrze wybrał, bo zrobiono mu tych pięć bajpasów, ale towarzyszy to był. Głupia anegdota, która bardzo dla Wojtka typowa. Wojtek jest kociarzem, był kociarzem, strasznie ko lubił koty. Mówi o tym w filmie, o nim jest o tym mowa. No, rzeczywiście te koty tam szalały, miały wszystkie prawa. On im ustępował w każdym szczególe, robiły co chciały w jego domu. No i teraz, cóż to ma coś wspólnego z sercem? No, zdarzyło się, że była ta operacja bypassów i że cały zespół szpitala. Stał w nogach łóżka na tak zwanym Ojomie, kiedy Wojtka wybudzano z tego stanu. Wojtek się przygotował ten dokcie, potem się przyznał, że jak już tylko poczuł, że może mówić, no to zapytał, czy się operacja udała. Doktorzy krzyknęli: Oczywiście, widzi pan przecież, jest pan w dobrej formie. No i on wtedy zapytał, to co? Wyjęliście mi żyłe złytki i włożyliście. Pięć kawałków do serca. No pan robił, no tak, tak się to robi, na tym polega bypass. Na co Wojtek zapytał: A czy tej żyły troszkę zostało, bo ja bym prosił zachować dla kotków? No i oczywiście wszyscy wybuchnęli śmiechem, on także, po czym zemdlał natychmiast, ponieważ po przecięciu mostka, no każdy śmiech powoduje straszny ból i nie wolno się śmiać. I parę dni później Wojtek dzwonił do mnie z takim ponurym głosem, Krzysztof, żadnych dowcipów, bo zemdleję. No i mówiliśmy tylko o sprawach śmiertelnie poważnych, żeby przypa a korciło wtedy, żeby się wygłupiać, no bo była radość ogromna, że Wojtek jest wyleczony i tak się stało. Jego serce zmarło na raka, a serce wytrzymało, <laughs> wytrzymało do końca. No, taki był Wojtek. Ja to użyłem potem, w ten dowcip w filmie Serce na Dłoni. Ale on w minimalnym stopniu zafunkcjonował. W życiu był śmieszniejszy, jak to często bywa z dowcipami. Natomiast Wojtek był człowiekiem, właśnie, który szalenie cenił dowcipy. No i yy, była taka umowa, że do niego się nie dzwoni po 10 wieczór, chyba że jest dobry dowcip. A jak jest dobry dowcip, to można. I lubił dowcipy czarne. On, który był człowiekiem, no szalenie, nie dość, że wierzącym, o czym jeszcze chwilę powiem, ale takim bardzo liczącym się z wrażliwością innych ludzi. Jeśli chodzi o czarne dowcipy, to posuwał się bardzo daleko. No i jeden z jego ulubionych dowcipów to był dowcip o tym jak, ale właśnie dowcip, o którym on sam mówił, już to jest prawdziwie świński dowcip, że jest dowcip kompletnie nieprzyzwoity, że państwo się wszyscy zaczerwienią, jak ja to opowiem. No i opowiada, że u paryskiego Maksima, no wspaniałej restauracji, że wychodzi taki spasiony klient, no a pod restauracją siedzi żebrak i jęczy głodny jestem, a na to grubas patrzy i mówi, ach jak ja ci zazdroszczę. No więc to jest nie nieprzyzwoite, bo jest obraźliwy dla żebraków, jest obraźliwy dla... Całego poczucia przyzwoitości, ale jednocześnie jest śmieszny, właśnie, bo mówi, jak można wszystko opacznie zrozumieć. No i tych dowcipów Wojtka, Wojtka no jest cały szereg. No wymienialiśmy się nimi i w tym było wiele, wiele uciechy. Natomiast o dwóch rzeczach warto może jeszcze przypomnieć, bo nie wszyscy będą chcieli to może pamiętać. Z jednej strony to Wojtek w polityce. On nie był człowiekiem, który się politycznie udzielał, był absolutnie, oczywiście, nastrojony krytycznie do rzeczywistości socjalizmu. Był człowiekiem wygnanym z, z, z Lwowa, i do tego Lwowa tęsknił, i nigdy nie chciał do niego pojechać, mówiąc: Odkąd mnie tam nie ma, to i Lwowa już nie ma. Nawet jak był jego przegląd, taki właśnie jakiś łączony to on się do, dopiero w Przemyślu dosiadł do muzyków, którzy przedtem grali jego muzykę w Lwowie. On powiedział, ja tam, moja noga już tam nie może postać. To był bardzo dla niego taki bolesny punkt. Ja często jeździłem do Lwowa, coś mu tam próbowałem opowiadać. On często przerywał, mówił, przestań, nie chcę sobie nawet przypominać, jak to wygląda, jak te wały Chrobrego wyglądały, jak ja tam z dzieciństwa pamiętam. bo był troszeczkę starszy ode mnie. Więc ciut z tego Lwowa 44 1945 roku jeszcze zostało mu w pamięci i teraz y, mówię o tej polityce bo z drugiej strony Wojtek miał <laughs> ogromne poczucie takiej y, autonomii on bardzo czuł się niezależny wiedział doskonale że ten świat muzyczny to jest świat jednak pewnych koterii pewnych układów pewnych salonów i on tych salonów mimo że te salony go oklaskiwały szczególnie oklaskiwały go jako awangardysta to on miał do nich stosunek pogardliwy. Wiedział, że te salony są właściwie zakłamane, skorumpowane, nieprawdziwe. I potem, kiedy dokonał razem z Pendereckim takiego zwrotu, że powiedział, że jednak wracam do muzyki tonalnej, durmolowej, że więcej można w tej muzyce wyrazić, że ta awangarda, że do degafonia wszystkie zaszły za daleko i oddaliły się od jakiejś ekspresji, no to że on w tej perspektywie. Tego salonu, który orzekał, kto jest dobry, a kto jest niedobry, nie cierpiał i kojarzyło mu się to z Warszawą, czyli tak zwaną Warszawką, czyli salonem warszawskim. On miał do tego naprawdę ogromny wstręt i to, mu, to go zaprowadziło do takiej sympatii do prawa i sprawiedliwości. Tak dalece, że zgodził się być w komitecie poparcia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale jednocześnie w naszych prywatnych rozmowach no był człowiekiem krytycznym, nie fanatykiem, tylko z pewnej przekory, twierdził, że PiS reprezentuje bardziej taką Polskę prowincjonalną, taką Polskę bardziej pokrzywdzoną, mimo że sam był właśnie człowiekiem sukcesu, ale jakby czuł się skrępowany tym, że on jest wśród tym w tej loży zwycięzców, a ich jest zawsze mniej niż w loży przegranych. I stąd chyba jego związki z. Ale na tym się one kończyły, że był w tym komitecie. Więcej się nie pozwalał używać do żadnych celów politycznych. Ale też miał wyraźną niechęć do, do pozostałych właściwie sił politycznych w Polsce. I teraz jeszcze do tej pory wiele osób ma mu to za złe. Niepotrzebnie zresztą, bo moim zdaniem to, za czym się opowiadał, jest całkowicie, tak jakby moralnie. Słuszne, więc nie miał powodu myśleć inaczej. Nasza prowincja, nasza Polska B, nasza Polska ludzi przegranych, no jest też Polską, o którą trzeba dbać i którą trzeba kochać, a nie zapominać i odwracać się do niej plecami. To mówię, odnosząc się do jego yy, zapatrywań politycznych, a może warto wspomnieć o jego religijności. Po wszystkim Wojtek był w ogóle człowiekiem, tego którego ja nie znałem. Ten Wojtek, o którym on mi sam opowiadał, mówiąc, że Ty nie uwierzysz, kim ja byłem. To był taki naprawdę hulaka, jak on siebie sam nazywał, w latach młodzieńczych, gdzie przepijał ogromne pieniądze, gdzie bawił się w ogóle życiem, światem. Był bardzo niepoważny, aż do czasu, kiedy nastąpiła jakaś chyba perforacja żołądka, coś takiego, po czym. Otrząsnął się trochę, zresztą jak mówi sam, nie od razu, bo pycha nie pozwalała mu zmienić trybu życia, tylko dlatego, że znalazł się gdzieś na krawędzi śmierci. Wielką rolę ratunkową odegrała oczywiście jego żona Basia. No a on, no, stał się innym trochę człowiekiem i przede wszystkim człowiekiem zupełnie niepijącym. Nawet piwa nie brał do ust przez resztę życia. Takiego go zawsze pamiętam, on zawsze mówił, słuchaj. Ty mnie znasz takiego, ale nie wiesz, jakim ja byłem oczy mordą. No ale to brzmiało niewiarygodnie, że ten elegancki bardzo człowiek mógł być taki. Z drugiej strony Wojtek miał bardzo śmieszną relację z, no z modą, z bogactwem, z blichtrem. Był na to niby odporny, ale trochę go to ciągnęło. Po czym się tego strasznie wstydził, ale się tym trochę bawił. No i taką emblematyczną historią jest jego Mercedes. On miał strasznie kosztownego Mercedesa z cudowną białą skórą na, na fotelach, i właściwie tego Mercedesa nie używał. Bo to było w latach 90 -tych. straszyliśmy po, właśnie po, 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 po ogromnych pieniądzach, które zarobił w Ameryce, ale też ogromnych tantiemach, które zostawał w Polsce. I za filmy robione w zachodniej Europie, on przecież we Francji z braciami Grimaud robił bardzo popularną muzykę do Śliczny walczek, który się tam rozpowszechnił do filmów animowanych ale pełnometrażowe, takich, które miały wzięcie wśród szerokiej bardzo publiczności. Więc on, mając te ogromne pieniądze, kupował strasznie drogiego Mercedesa, po czym wszyscy przyjaciele, którzy go otaczali, ze mną włącznie, mówili mu Wojtku, uważaj, bo to są czasy, gdzie cię na szosie osaczą i wywloką, i ci zabiorą ten samochód, bo to był czas, lata 90., kiedy takie bandy krążyły i to było bardzo łatwo, mogło się zdarzyć. On trochę się tym przejął, wobec czego, jak przyjeżdżał do Warszawy, to też Mercedesem, ale wynajętym jako taksówka. Natomiast jego Mercedes stał w garażu. Natomiast on mówi, że najchętniej mu się słucha muzyki w tym jego samochodzie. I czasami wieczorem, nawet mówi czasem w piżamie, schodził do samochodu, włączał, yy, włączał odbiornik i siedział na tej białej skórze i słuchał w świetnej akustyce swoich. Nagrań, no to oczywiście bardzo śmieszne, ale no takie właśnie były Wojtka Kaprysy i kiedyś w wielkiej tajemnicy pokazał mi jakąś marynarkę, którą miał w szafie i powiedział, wiesz ile to kosztuje i wymienił jakąś zawrotną sumę, już nie pamiętam czy we frankach, bo on był bardzo taki frankofilski, bo studiował u Nadii Boulanger, więc miał z Francją takie najbliższe kontakty, zresztą dla polskiej kultury typowe, to samo było przecież u Ludosławskiego. Penderecki był bardzo, bardziej germanofilem, bo tam został pierwszy rozpoznany. Natomiast Wojtek ze swoją skłonnością do Francuzów w jakimś francuskim sklepie kupił niewiarygodnie drogą marynarkę, czym się pochwalił. No co ja pytam, no, ale gdzie w tej marynarce chodzisz? A on mówi, czyś ty zwariował? Ja byłem, nigdy bym nie, w niej nigdzie nie wyszedł. Ona jest tylko po to, żeby wysiała w szafie. I tak zostało. No to była fanaberia, no niesłychanie absurdalna. Ale on się aż tym bawił, że ma coś, czego na pewno nigdy nie użyje, bo by się wstydził pokazać między ludźmi z czymś tak drogim. Z tym, że trzeba dodać w tym momencie, że Wojtek bardzo dużo działał na rzecz innych ludzi, że bardzo dużo pieniędzy przeznaczał na różne wsparcia zapomogi, że specjalnie lekarzom pomagał, nie tym, co z jego samego leczyli, ale innym, którym wtedy było do tej pory jest ciężko, ale wtedy było szczególnie ciężko. I nie wolno było o tym nigdy głośno mówić. Ufundował dzwony do kościoła i wiem, ilu, ilu kościołom pomagał, ale o tym nie wolno było mówić. To była... On mówił, to jest moja dyskretna sprawa, proszę mi tego nigdy nie, nie wypominać publicznie. A przy tym był człowiekiem, no niestety jego frankofilia, która była bardzo szczera, ogromna, Przepadał za kuchnią francuską w Paryżu, miał taki swój ukochany hotel i w ogóle on miał takie swoje ukochane miejsca, i tego nie wolno było naruszyć. Przyjeżdżał w to samo miejsce, w to samo, do tego samego hotelu, musiał być koniecznie ten sam człowiek w recepcji. On dopiero wtedy czuł się szczęśliwy. Miał taki hotel na Florydzie, gdzie latał czasami na, na jakieś takie odpoczynki. No ale też oczywiście, i tak było w Paryżu. Alegię Honorową dostał niestety pośmiertnie ona nie zdążyła przedstawiciel. Chyba ten pan ambasador Francji na jego pogrzebie położył tą, ten, ten order na trumnie. No było to na urnie. Było to bardzo smutne, bo myślę, że by się bardzo tym oznaczeniem ucieszył. On chyba już wiedział, że to dostał, tylko samo wręczenie się spóźniło. Wojtek umarł tak w pośpiesznym trybie, bo... Był po operacji mózgu, i zaczęły się, zaczęło się, to, zaczęły się jakieś chemioterapie, i po prostu no był świadom tego, no, że to jest taka wojna, że albo organizm zwycięży, albo rak zwycięży. Także nawet zaczął, zatytułował stronę muzyki do obcego ciała. I to tak uważam za relikwie, bo to jest ostatni ruch, który zrobił. To, że Wojtek zadedykował mi jeden ze swoich ważniejszych utworów, to oczywiście jest nieproporcjonalne, bo ja nie mam żadnych istotnych zasług, ale pewną minimalną rolę w tym wszystkim odegrałem i on bardzo tą rolę mi zapamiętał. Mianowicie, kiedy robiliśmy nasze pierwsze wspólne filmy w Niemczech. O czym zresztą muszę coś powiedzieć, bo to było dosyć śmieszne. Ja się uparłem przy moich pierwszych pracach robionych dla telewizji niemieckiej, że kompozytor musi być moim kompozytorem. I telewizja była troszkę niechętna temu, mówiąc, że my tu mamy świetnych niemieckich kompozytorów, a tu nie wiadomo, kogo pan z Polski przywiezie. No i ja sprowadziłem Wojtka, Wojtek przyjechał i zobaczyłem, że cała redakcja taka najeżona, pełna wątpliwości, a Wojtek zachwycony zupełnie, że oni w niego wątpią, coraz bardziej podsyca ich niepokoje. Oni tam zadają mu jakieś muzyczne pytania i on udziela najgłupszych możliwych odpowiedzi i robi wrażenie, że jest klezmerem i gra w jakiejś knajpie i że tylko po prywatnej znajomości ze mną został zaproszony. Więc redaktorzy byli no ścięci po prostu, <laughs> że dali się wpakować w jakiś taki interes. No i a on ich cały czas jeszcze utwierdzał wątpliwościach, no, wiedząc, że klamka zapadła już przyjechał, to już nie ma co z tym zrobić. No i w końcu mm, oni tak go podpytywali, czy on by mógł jakoś pokazać jakąś próbkę swojej twórczości. No i on bardzo dziarsko powiedział tak, i w tym biurze chyba CDF-u, czy RD, już nie pamiętam, gdzie to się odbywało, siadł do fortepianu. I zagrał rzecz, którą zaimprowizował, kawałek takiej kakofonii, czyli de, do dekafonii, do której zaśpiewał swoim bardzo miłym, ale kompletnie no nieśpiewaczem nie głosem słowa I suche meine Seele, czyli szukam mojej duszy. Jakiś idiotyzm, kompletne grafomaństwo takie. I na tym taki szereg jakiś rzęczących akordów, kompletnie przecież uszy. I ci panowie zachwyceni, zupełnie. Mówią, czy pan to wykonywał w Donauer Schingen, czyli na ich najbardziej prestiżowym festiwalu muzyki, no, muzyki współczesnej. On mówi, nie, ja to gram w swojej restauracji, tylko jak mnie poproszą na BIS, takie coś grywam. No i oczywiście wykpiwał i strasznie My się wreszcie zorientowali, że są przedmiotem kpiny, ale zostali ukarani za swoją niewierność. Nie były to czasy, kiedy można. Było zajrzeć do internetu i sprawdzić, kto jest kto. No, a on oczywiście tą muzykę napisał, bardzo piękną, tak jak jego wszystkie muzyki, i ja potem miałem okazję zarekomendować go do mojego kolegi, Peter Lilienthal, reżyser. Robił film Dawid o tematyce żydowskiej. No, i ja powiedziałem, że Wojciech może ci napisać wspaniałą muzykę, jeśli się do niego zwrócisz. On się zwrócił. I Wojtek wtedy zrobił taki ogromny, jak to się teraz mówi, research, czyli yy, przeszedł bardzo przez yy, różne yy, antologie muzyki klezmerskiej. Wziął z niej bardzo ładny temat do, do filmu Dawid, który zresztą zdobył główną nagrodę Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. A Wojtek mówi, że no dzięki temu wszedł w cały świat melodyczny, którego nie znał wcześniej, i na którym oparł Exodus, bo to jest temat, który jest jakimś tematem, właśnie wyjętym z liturgii żydowskiej, przejętym przez klezmerów. A on ten temat uznał za coś nadzwyczajnego, że on jest rekurencyjny. To znaczy, że on może powtarzać, że to jest podobne zjawisko się tworzy jak przy Bolero Ravela, i uznał, że Bolero trzeba uznać, zapewną formę, że formę, którą można wypełnić różnymi treściami, i napisał utwór, który rzeczywiście powstaje z paru dźwięków i się rozbudowuje i rośnie aż do takiego wielkiego tutti, kiedy wszyscy wykrzykują to, 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 to po łacinie to zdanie "Panie Lutwój, przychodzi", hit, czy wychodzi, właściwie, exit dla Pulus Tous tu Utwór, który no, dla tych przedstawicieli awangardy był oczywiście obelgą, ale no miał niesłychaną siłę i trafił na czasy Solidarności i zrobił się takim wyrazem właśnie nadziei, protestu, siły tego, tego, tej, tej masy ludzkiej. I ja miałem poczucie, że ja powinienem jakoś, mając ten honor, że ktoś mi to zadedykował, to, że ja muszę się jakoś też odwdzięczyć. I zrobiłem scenariusz, który jakby jest opowieścią, w której ten egzodus powstaje. Wojtek sam nagrał te właśnie etapy powstawania. Tyle, że tam się zakradł błąd, zresztą Wojtek też w pierwszej chwili tego nie zauważył, że utwór egzodus, tak jak i Bolero, polega na równomiernym wzroście. To rośnie cały czas, krok po kroku. Tymczasem trwa to 21 minut, a ja mogłem chyba z tego w filmie... no. Producenci łamali ręce, że tam jest siedem minut samej muzyki. No więcej po prostu film fabularny, takich kinowy, by nie zniósł. I niestety muszę zrobić skok i wchodzę w ten utwór dopiero w połowie. To była pewna, pewien uszczerbek pełna strata. Natomiast Max von Sydow w filmie mówi słowami Killara różne złośliwości na temat awangardy, a Killer, który przeszedł przez awangardę, mówi, ja mam prawo o tym źle mówić, bo ja sam do tego dołożyłem ręki. I tak to było z nim. Natomiast tutaj taki pomost do zupełnie innej perspektywy. Otóż w pewnym momencie o w polityce, więc bardzo ważnym tygodniku, ukazał się taki miażdżący artykuł, gdzie autorka pisała, że odkąd popadł w manię religijną, to jego muzyka straciła na, na, na znaczeniu. No, to bardzo nieprzyzwoita uwaga, bo niemądra i, i, i poniżająca. Wojtek szalenie to mocno przeżył. Jakby jego nienawiść do Warszawki jeszcze się wtedy nasiliła do końca. Ponieważ jego religijność była bardzo osobliwa i bardzo głęboka, a nie pozbawiona z kolei takiej warstwy powierzchownej, która była no, zaskakująca u wyszukanego inteligenta. Estety. On bardzo lubił pewną ludowość katolicyzmu, a jednocześnie był bardzo przejęty teologią, był bardzo przejęty takim mistycznym rozumieniem Boga, i to było poważne i bardzo głębokie, ale jednocześnie przepadał za kantyczką, lubił obrzędy i miał poczucie, że to jest takie uczłowieczenie czegoś, czego człowiek i tak sam nie może pojąć. Stąd nasze Dyskusje teologiczne czasem zajmowały nam długie wieczory, bo za każdym razem gdzieś tam żeśmy się spotykali, mimo że ja takiej wrażliwości na tą religijność ludową może nie mam. On miał ogromne poczucie takiego kultu maryjnego, był gotów odmawiać różaniec, jeździł na, do, do Częstochowy, gdzie już była taka, taka cela, którą mu jakby przypisywano. Był zresztą pośrednikiem, bo Duda Gracz, który przez pewien czas był z nim bardzo zaprzyjaźniony, namalował dla częstochowy drogę krzyżową, która oczywiście wywołała jakieś tam potem napięcia, bo no była może daleka od takich przyzwyczajeń kościelnych. Natomiast na pewno to był element jego tożsamości, bardzo ważny i było to bardzo obecne w jego muzyce. Ja no, no niezwykle głęboko cenie jego Missa Propace, czyli jego utwór już późny, no wyraźnie religijny. Wcześniej on napisał taki szkic, jakby bardzo użytecznie ja użyłem tej muzyki zresztą, do filmu o anabaptystach, zrobionego dla Niemców. I tam jest właściwie taki zarys mszy stylizowanej troszkę na mszę średniowieczną, bardzo pięknym melodyjnie. Rodycznie. I jest takich znaków jego związku muzyki z religijnością bardzo wiele. One się z czasem no, nasilały, ale powiedzieć, że to była mania i że to zdyskwalifikowało resztę jego utworów, no, jest czymś bardzo ryzykownym i ja bym się wstydził takiego, takiego sądu. No, a nie wiem, jak, jak autorka dzisiaj o tym myśli. Wojtyk właśnie przeżywał to ogromnie. To był taki, jakby jego zawsze hasło, że nie chce do Warszawy, że nie chce się z tymi ludźmi spotykać, że nie chce tego świata oglądać. Szczególnie, że był w wielu miejscach, na, w wielu filharmoniach, no, prawie noszony na rękach. No, był bardzo popularny, na przykład w Hiszpanii. Robiono specjalne przeglądy jego muzyki. On do filmowej muzyki miał taki stosunek pozornie lekceważący, mimo że był. No, mistrzem światowej klasy, no to mówił, że jednak to, co najważniejsze, napisał dla sal koncertowych i to jest prawda rzecz jasna, ale też miał w, taką ogromną, warsztatową umiejętność, miał robić pastisze, podrabiać różne style i twierdził bardzo słusznie, że w muzyce filmowej trzeba się odwoływać do czegoś, co dla publiczności już jest znane. Tu nie można epatować jakąś nowością, bo na to widz nie ma uwagi po prostu. Ta muzyka jest tylko. Częścią składową widowiska, ona nigdy nie jest samodzielna. W Filharmonii jest tylko słuchanie, nie ma co oglądać. I to jest, to było jego kredą, i często używał muzyki powtórnie, właśnie to, co nazywają kanibalizmem artystycznym, między innymi w filmie o Janie Pawle, w, w filmie włosko, brytyjsko-amerykańskim z dalekiego kraju, użył muzyki którą wcześniej napisał i żałował tego ogromnie, napisał dla Bogdana Poręby, dla którego z jego mniej udanych filmów, i powiedział, że za szkodami tego tematu niech on będzie takim polskim tematem w międzynarodowym filmie. I tak było to jest bardzo piękna muzyka z, z dalekiego kraju. Niestety nie trafiła na dobro roz, rozpowszechnianie fonograficzne, chociaż film miał więcej widzów niż wszystkie moje filmy razem wzięte. Dlatego, że towarzyszył podróżą papieża i zwykle telewizje przed dzień jego przyjazdu wyświetlały z dalekiego kraju. Póki pod koniec Pontyfikatu nie pojawiły się te następne filmy. które Zresztą w niektórych punktach były bardzo zbieżne z moim, no bo opierały się o te same zdarzenia, o te same fakty. Wojtek z papieżem właściwie miał bardzo wątły kontakt, bardzo go cenił, lubił, miał jakieś listy papież do niego kilka razy, chyba coś. Coś napisał, ale najważniejsze, że odbył się koncert zorganizowany przez chyba fundację pani Bednarkiewicz, koncert w Auli Pawła VI, czyli Sala Nervi, na kilka tysięcy osób. I to była właśnie Missa propacę dyrygował Kazimierz Kort. I papież tego bardzo wysłuchał, bardzo serdecznie przyjął Wojtka i jego żonę. Dziękował im bardzo za ten utwór. No a też tak się zbiegło, że przez jakieś głupie nieporozumienie, nie dotarło zaproszenie. Papież, dzień czy dwa dni później, bo chyba koncert był w piątek, papież zaprosił Wojtka z żoną na obiad, i to zaproszenie nie dotarło. I Wojtek wsiadł w samolot i wrócił do Polski. No, niby bardzo żałował, ale potem powiedział mi, wiesz, chyba lepiej się stało. Bo czasami do czegoś, co człowiek szalnie ceni, lepiej się nie, nie dotykać, nie zbliżać. Ja nie chciałbym się spoufalić z papieżem, bo on dla mnie funkcjonuje w innym wymiarze, a mógłbym ten wymiar gdzieś zatracić z oczu. No co jest też wyrazem głębokiego takiego przeżycia czegoś, co nie jest oczywiste dla ludzi w świecie celebryctwa. Wszystko wydaje się, że musi się zrealizować w, aktu w aktualności, a tymczasem czasem zrozumieć człowieka z daleka jest łatwiej niż z bliska. I Wojtek to wiedział jako artysta i jako też człowiek uwielbiany, właśnie czasami noszony na rękach, udzielający wywiadów, robiący autografy, cierpiący z powodu selfie, które go zawsze otaczały. On to wiedział dobrze i zachował właśnie wobec papieża taki dystans, który mówi, ułatwia mu zrozumienie wielkości tego człowieka, a właśnie nie oglądany z bliska może by się z nim jak gdyby niepotrzebnie spoufalił.